To jest SOS dla Ciebie, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie, Anna Choszcz-Sędrowska, zapraszam. Dziś moją gościnią jest osoba, która zawsze dba o używanie feminatywów. Dziennikarka TVN24, ekspertka w dziedzinie edukacji, autorka książek o młodzieży i dla młodzieży. Wulkan pozytywnej energii, Justyna Suchecka, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo miło. Myślę, że redaktor Maxelon będzie ze mnie dumny za te feminatywy. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego osobie w kryzysie psychicznym nie wolno mówić, że wszystko będzie dobrze. O tym, jaka jest ta dzisiejsza młodzież, dlaczego zdrowie psychiczne tak nam się ostatnio posypało. O tym, czym jest neuroróżnorodność i dlaczego lekcje z komunikacji w różnorodności powinny wejść do programu nauczania, a także o psich matkach <grystanie> i mężach związanych z półświadkiem? Doskonały jest ten wstęp. Tak sobie zaplanowałam, zobaczymy, jak to będzie. Wiem, Justyna, że wszyscy Ci o to pytają, ale ja też zapytam. Dlaczego twoja książka nosi tytuł Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze? Im dużo o tym myślę, tym jestem przekonana, że dlatego, że sama tego zwrotu nadużywałam. I dopóki nie zaczęłam pracować nad tą książką, nie zaczęłam rozmawiać z osobami doświadczającymi kryzysów, ale też ze specjalistami, specjalistkami, które z nimi pracują, to nie zdawałam sobie ze skali szkodliwości tego niepozornego i całkiem miłego, tak na pierwszy rzut oka, zwrotu. I myślę, że nie należy go używać z takich dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dlatego, że nikt nikomu nie może obiecać, że wszystko będzie dobrze, i to jest ta lekcja, którą sama musiałam wyciągnąć. Po drugie dlatego, i o tym rzadko myślałam, że ten zwrot zupełnie inaczej brzmi dla osoby, która pomocy potrzebuje, że on często jest odbierany jako unieważnienie, umniejszenie problemu, jako takie, a mówisz mi, że wszystko będzie dobrze, czyli po pierwsze w ogóle mnie nie słuchałeś, nie słuchałaś, bo ci się wydaje, że to jest takie łatwe, jakbyś był mną, byłam mną, to czułbyś, że to jest trudne i że nie wszystko będzie dobrze. Po drugie brzmi jak rzeczy, których wcale nie wypowiadamy, czyli właśnie weź się w garść, inni mają gorzej. Zupełnie nie rozumiem o co Ci chodzi. Widzę, że Ci trudno, ale jednak to weź się w garść. Mm -hmm. no i, i myślę takie dezawuowanie cierpienia. Tak, tak, myślę, że tak. I, I często takie nieświadome zupełnie, bo my mówiąc to, zwykle mamy dobrą intencję, no ale jak to dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Chciałam Ci zapytać, czego jeszcze nie mówić, ale chyba wszystko wymieniłaś oprócz Idź, Pobiegaj. Jeszcze chyba kiedyś tego nie było, to jest moje a, nowe tak, ulubione tak, i tak. widzę, mhm. że też świetnie się ostatnio trenduje na TikToku, mhm. ironicznie bardzo, że właśnie kiedyś tego nie było. No kiedyś tego nie było, bo o tym nie rozmawialiśmy, a nie dlatego, że tego nie było naprawdę. No to już wiemy, czego nie mówić o sobie w kryzysie psychicznym, a co mówić, co robić może bardziej. Jesteś ekspertem już właściwie, dnia, <laughs> więc powiedz proszę. Staram się bardzo nie wchodzić aż w te buty i staram się mówić z doświadczenia właśnie ekspertów i ekspertek, z którymi rozmawiałam, więc podsumowując ich uwagi, myślę, że już mam prawo na pewno słuchać. Zanim zaczniemy mówić, to musimy wysłuchać, często wysłuchać do końca, o co tak naprawdę osobie, która zgłasza się do nas z jakimś problemem czy trudnością chodzi, bo często mamy ochotę od razu rozwiązywać jej problemy i radzić i brać sprawy w swoje ręce. Myślę, że szczególnie tutaj to jest trudne dla rodziców. Wyobrażam sobie, że to jest trudne dla, dla rodziców, dla wychowawców, którzy chcą natychmiast co dziecko uratować i pomóc, nie wiedząc, co jest sednem, że kiedy już wysłuchamy, to zapewnić, że ta osoba może na nas liczyć. I może bardzo wyraźnie można je wyznaczyć granice, w jaki sposób może liczyć. Czyli na przykład Możesz do mnie dzwonić codziennie wieczorem. Duży konkret, taki, żeby ktoś czuł, że to naprawdę jest to, albo możesz do mnie pisać w każdej chwili, pod warunkiem, że to prawda. I że jeżeli ktoś będzie do mm -hmm. nas pisał w nocy czy nad ranem, to będziemy w stanie na to odpowiedzieć, albo jakoś się z tym dobrze czuć. To są takie wszystkie utwierdzenia, to znaczy i oczywiście się tak czujemy, że rozumiemy przez co przechodzi, przechodzisz, widzę, że się źle czujesz, bardzo mi przykro, że się tak czujesz. To są takie rzeczy, które niewiele nas kosztują, bo też się wypowiada dosyć łatwo, ale sprawiają, że musimy się też zastanowić, stanowić, czy rzeczywiście tak jest. I ten komunikat, który idzie w świat, to jest ok, To jest osoba, która mnie wysłuchała i chyba kuma. Mhm. Dalej może być różnie. wiesz że y, ten ekspert się pojawił, ja ci nazwałam ekspertem, ty się od tego odżegnałaś. No, ale tę książkę napisałaś też ze względu na swoje własne doświadczenie, prawda? Tak, myślę, że jestem ekspertką własnych emocji. Mhm. I to jest w ogóle coś, czego też się nauczyłam od moich bohaterek, bo te dziewczyny, te szczególnie nastoletnie, te najmłodsze, które opowiadały mi o swoich kryzysach, cały czas mówiły, że słuchaj, Twoim emocjom nikt nie może zaprzeczyć. One są tylko twoje. Ktoś może powiedzieć, że nie rozumie, czemu się tak czujesz, albo on tak nie ma. Ale nie może ci powiedzieć, że ty nie masz prawa się tak czuć. jeśli to robi, no to znaczy, że rzeczywiście nie możesz na niego liczyć, bo tutaj nie ma porozumienia. Ja we wstępie do książki opowiadam coś. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że spotka się z takim odzewem, bo dużo osób mówi, że to było odważne albo że było potrzebne. I ja tego nie czułam w ten sposób. Znaczy, ja miałam wrażenie, że ja to już opowiedziałam, ale. To nie jest prawda, ja to po prostu opowiadałam swoim bliskim mhm. dla moich przyjaciół, dla mojej rodziny, mojego męża, to nie jest historia jakiejś tajemnicy, którą ja teraz nagle ujawniam i wychodzę do świata, a że gadam dużo i często, to mam wrażenie, że krąg tych osób. Wszyscy wiedzą, Wszyscy wiedzą. Tym. Przecież ja już o tym opowiedziałam, dla mnie to jest przepracowany etap mojego życia, taki, który bardzo mnie wzmocnił, z którego się dużo nauczyłam. No nie mniej taki etap, który pchnął mnie przecież do napisania tej książki, nie od razu, ale jednak tak, bo ta myśl, która towarzyszyła mojej terapii, braniu Leków, diagnozie stanów depresyjno-lękowych, poprzedzonych długotrwałą bezsennością, no to jednak było takie poczucie, że ja nic o tym nie wiedziałam, mimo tego, że obracam się w bańce edukatorów, ludzi, którzy naprawdę się znają na zdrowiu psychicznym. Zrobiłam nie jeden wywiad wcześniej na ten temat i byłam bardzo, tak mam nadzieję, wyrozumiała dla ludzi, którzy mi o tym opowiadali. Ale zupełnie tego nie potrafiłam odnieść do siebie. Więc chyba z tego punktu widzenia to wyznanie mogło mieć jednak dużo większy impakt, niż przypuszczam. Jest o tyle ciekawe, że w pierwszej wersji książki go w ogóle nie było. Coś takiego. Wiesz co, siłą tej książki, oprócz tego, że ty rzeczywiście wiesz co mówisz, jest to, że oddałaś się głos młodym ludziom. To jest coś, za co ci bardzo dziękuję, bo to jest zupełnie inna perspektywa. Ja czytałam tę książkę z perspektywy, z perspektywy rodzica i to, że tam młodzi ludzie się wypowiadają jest bardzo cenne. Obie się zgodziłyśmy, jak wymieniłyśmy się informacjami na temat tej książki, że bardzo wiele się od nich uczymy. Czego się uczysz od młodzieży? Na pewno uczę się nazywania rzeczy po imieniu. I słów w ogóle słów. Bardzo dużo nauczyłam się przy okazji pracy nad tą książką o języku, o inkluzywności, o takiej wrażliwości na cudzą krzywdę, właśnie wyrozumiałości. Te wszystkie rzeczy, które mogą się nam wydawać, na pierwsze takie spotkanie, że są jakąś nowomową, albo są sztuczne, albo kiedyś się tak nie mówiło, nikomu to nie przeszkadzało, ale na koniec okazuje się, że mają bardzo duże znaczenie dla samych zainteresowanych, które teraz jakoś śmialej śmiale są w moim języku właśnie osoby nieneurotypowe, osoby wysokowrażliwe, w ogóle mówienie osoby i dodawanie mhm, cech, które te osoby wykazują, a nie nazywanie ich na przykład osobami niepełnosprawnymi tylko z niepełnosprawnością. To się już dzieje od paru lat i Mówiąc uczciwie, starałam się to w swojej codziennej dziennikarskiej pracy zauważać i zmieniać, chodziłam na różne szkolenia, włączające językę i, i tak dalej. Ale dopiero kontakt z tymi młodymi ludźmi, dla których to realnie miało znaczenie, dla których to była dobra, jedyna podstawowa forma komunikacji, uświadomił mi, że po prostu muszę się bardziej starać. Że to nie jest kwestia, że zawsze tak było, tylko że zawsze może być inaczej i, i że to od nich zależy. I myślę, że też takiego. Mam nadzieję, że się nauczyłam mądrego sojusznictwa, nie tylko w kwestii kryzysu zdrowia psychicznego, ale w ogóle w kwestii tego, że ludzie mają różnie i że to, że nas coś nie boli, nam coś nie sprawia trudności, my czegoś nie rozumiemy, nie sprawia, że inni czują podobnie, czy dla innych to jest równie łatwe doświadczenie i to jest coś, o czym strasznie łatwo zapomnieć. Mam nadzieję, że po tej książce będzie mi się to zdarzało znacznie rzadziej. Mhm. Wróćmy może do tych kryzysów psychicznych, jeżeli pozwolisz, bo dzieje się coś bardzo niedobrego. My to obserwujemy w naszych programach SOS Rodzinie, bo my oprócz piery zastępczej mamy też programy profilaktyczne, świetlice środowiskowe i no, takie programy, które są dla całych rodzin. Widzimy, że ta kondycja psychiczna polskich nastolatków, polskich dzieci jest coraz słabsza. Z czego to wynika, Twoim zdaniem? Myślę, że to jest taki efekt domina, że nałożyło się kilka rzeczy. I kilka takich kwestii społecznych, które się ciągną za nami przez ostatnie 30 lat i że to wbrew pozorom wcale nie jest historia o tym, że oni są delikatni jak te płatki śniegu. Ja bardzo nie lubię tego określenia. Wiem, że są jego zwolennicy, ale e, myślę, że zapytanie samych zainteresowanych, czy lubię to określenie, jest najlepszą mhm. odpowiedzią. Czy, czy ono jest takie do końca właściwe? Ono ma swój urok, pokazuje y, pewne. Y, Cechy tego pokolenia, ale raczej nie te, które oni czują, że mają, bo oni nie są wrażliwsi niż my, tylko o tej wrażliwości inaczej mówią. To jest tak, Może z mojej perspektywy. Tak, dokładnie. I, I to, co się wydarzyło, i dlaczego obserwujemy tę słabszą kondycję, słabszą niż byśmy chcieli, i pewnie słabszą niż jeszcze kilka lat temu, no to jednak jest splot takich niesamowitych czynników, bo przecież tylko ostatnie lata to jest pandemia, to jest wojna w Ukrainie, to jest narastająca świadomość nadciągającej katastrofy klimatycznej, którą my cały czas wypieramy, a oni myślą jako, o, nazwają ją swoją przyszłością. To jest wreszcie to, że kiedy zaczynamy mówić o kryzysach zdrowia psychicznego, to zaczynamy je też dostrzegać, więc trudno jest je wyprzedzać, zaczynamy o nich rozmawiać. Ale nie bez, nie bez wpływu na nich są przecież te rzeczy, które nam się wydawało, że nie powinny ich tak mocno dotykać. Czyli na przykład reforma edukacji. Ona oczywiście najpierw uderzyła w nauczycieli i dotknęła rodziców, no ale to na koniec ci siódmoklasiści są po trzydzieści parę godzin w szkole, a nie ich rodzice, którzy protestowali, pomagali. I rodzice, wiem, dla nich to też jest trudne, ale to te dzieciaki no tam z sobą Są. matka siódmoklasa. Wiem, pamiętam, dlatego tak zaczęłam się trochę stopować w tych ocenach, ale zobacz, jest tak, na pewno to słyszałaś od swoich znajomych, bo ja to wielokrotnie słyszałam od swoich znajomych, którzy mówili, my też siedzieliśmy długo w szkole. Nie, Tylko, że to jest nie, nieprawda. nieprawda. Jak się weźmie nawet dokumenty, czyli ramowe plany nauczania, to było 25 godzin w tygodniu. Teraz jest 32 plus religia, etyka 34. Jak ktoś w klasie dwujęzycznej, sportowej, muzycznej, jakiejkolwiek innej, to w samej szkole ma 40. Mhm. A gdzie jeszcze piłka, gdzie angielski, gdzie te wszystkie rzeczy, które nie chcą robić, albo nawet po prostu siedzenie na TikToku. Znaczy ten tydzień zaczyna się robić mhm. strasznie długi, dłuższy niż nasz w pracy. No i to nie może być bez wpływu. A równocześnie no przyszliśmy tu z lat 90., tak? Ty i ja słyszałyśmy, że właśnie trzeba ciężko pracować, że 14 godzin, że nic nie jest dane za darmo, że praca to jest w ogóle wyznacznik naszej wartości. Nie jest. To jest duża niespodzianka. To też jest jedna z tych rzeczy, <laughs> których się uczy od tych młodszych, ale. No, to nie pozostaje bez wpływu na to, jak człowiek się czuje, bo oni nie byli, my nie byliśmy uczeni, a oni przez nas, przez przykład, mają utrudnione zadanie właśnie odpoczywania, nudzenia się, rozmawiania o swoich emocjach, no bo z kim mieli rozmawiać, znaczy z tymi rodzicami, co siedzieli do 20 w robocie, bo trzeba pracować 14 godzin? Trudne. A i potem tymi zdziwionymi, że dziecko ze mną nie rozmawia, Aha. bo to są ci sami rodzice tak. bardzo często. Tak, to prawda. Zaczęliśmy mówić o młodych ludziach i y, płynnie przeszłyśmy do szkoły. E, to się zawsze zdarza. E, jak byłam na twoim wieczorze y, autorskim, to Angelika z nastoletniego azylu powiedziała, że szkoła uratowała jej życie. To było takie bardzo, bardzo mocne. Myślisz, że szkoła jest na to gotowa, żeby ratować życia dzieci w kryzysie psychicznym? Myślę, że zacznę od podzielenia się historią z ostatnich dni właśnie dotyczącą Angeliki, dlatego że odwiedziłyśmy tę szkołę, tę szkołę, mm. która uratowała jej życie. Do, do, naprawdę uratowała, bo kiedy ona zaczęła cierpieć poważnie, e, zmagać się z zaburzeniami odżywiania, to nauczyciel był tą osobą, która wyciągnęła do niej rękę, która wskazała jej, gdzie powinna szukać pomocy, który zaangażował jej rodziców nie do końca świadomych tego, co się dzieje z 14-letnią wtedy Angeliką. I byłyśmy w tej szkole i poznałyśmy tego nauczyciela. Powiedziała I... mu? On już czytał książkę. Okay. To było bardzo takie ciekawe spotkanie, bo obie osoby wiedziały, mm -hmm. o, o czym jest ta rozmowa. On wiedział, że to o nim, ona wiedziała, że to on, Aha. ale to było wszystko takie niewypowiedziane i bardzo mocno wisiało w powietrzu. Ale ja muszę przyznać, że to, co mnie najbardziej uderzyło, jakoś nie wiem, nigdy wcześniej o to nie zapytałam, a robiłam z nią wywiad. Myślę, że się przyjaźnimy, że to jest dobre słowo. Ja mówię, Angelika, ile on ma lat? Bo mi się on wydaje strasznie młody. A no i no, 86 rocznik. 8-6, czyli rok starszy ode mnie, czyli kiedy ci pomagał 7 lat temu, nie miał nawet 30 lat. Mhm. Skąd on w ogóle wiedział, co on ma z tym zrobić? On nie miał nastoletniego mhm. dziecka, do którego mógłby to odnieść. On prawdopodobnie nigdy na studiach nie był uczony tego wszystkiego. On zrobił najlepszą rzecz, którą można, i to jest już odpowiedź wprost na twoje pytanie, bo on nie wiedział, co zrobić. On powiedział, że on jej znajdzie pomoc, bo on jest dorosły, bo on ma sieć kontaktów, bo on jest przygotowany do tego, żeby szukać odpowiedzi na trudne pytania. Ona nie musi być, bo ona ma 14 lat. I z jednej strony pomyślałam sobie, Boże, jaki to jest wspaniały człowiek, i mam nadzieję, że on ma świadomość tego, jak dużo dobrego zrobił, nie tylko dla niej, ale w efekcie dla wielu innych osób, bo ta historia, jej historia idzie w świat, i myślę, że jest świadectwem dla innych. I nie, szkoła nie jest przygotowana na kryzysy zdrowia psychicznego. Jak mówi inny z bohaterów mojej książki, taki zmienię nazwiska, czyli Tomek Bilicki, terapeuta, inwenter, interwent kryzysowy, ale właśnie też nauczyciel wos Tego nie mówi w książce, ale mówi to na wszystkich szkoleniach, na których go że szkoła to nie jest instytut socjoterapii. Mhm. Tak, to prawda. Ani psychoterapii, ani w ogóle żaden instytut. I tam są angliści, chemicy, fizycy, którzy mieli jeden semestr psychologii 30 lat temu. Oni nie muszą wiedzieć, jak to się robi. I tu, ale, no właśnie, ale, ale to jest też to miejsce, które wy to wiecie najlepiej w SOS. No. Niestety, bardzo wielu polskim dzieciom zastępuje rodziny. Niestety, bardzo wiele polskich dzieci wychowuje zamiast rodziny, bo nie wszyscy mają szczęście trafić do takich miejsc jak te, które wy tworzycie, czy do takich rodzin, które wspierają dzieciaki w, w trudnych sytuacjach życiowych, upra upraszczając, tak, bo te, te sytuacje mogą być bardzo różne. E, I często nauczyciel jest, e, nauczycielka, nauczyciel, głównie nauczycielka, bo to jednak 80% kobiet, to jest ta osoba, która jako jedyna może. Powiedzieć, jak sobie radzić z kryzysem, odesłać do miejsca, które tej pomocy mhm. udzieli, no ale musi to zauważać. I, I to jest ten problem, że nauczyciele, nauczycielki są dzisiaj szalenie przeciążeni, bardzo przestraszeni, mocno zniechęceni. To jest temat pewnie na następną rozmowę. I trudno jest osobom, które same są tak zagrożone kryzysem, pomagać w kryzysach innym. I myślę, że to jest bardzo trudne. Optymistycznie, żeby nie było, że tylko narzekam, ta sytuacja będzie się poprawiać. Ona musi się poprawiać. Choćby to, że Ministerstwo Edukacji przekazało 700 milionów złotych na zatrudnienie dodatkowych specjalistów i specjalistek, czyli pedagogów, pedagożek, psychologów, pe, e, boże, jeszcze logopedów. Cała, cała masa osób, których zawsze w szkołach e, brakuje, oni od września w szkole mogą się pojawić. Zastanawiam się, czy Cię pytać o system opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o kwestie e, psychiatrii i. I opieki psychologicznej nad dziećmi w Polsce, no bo to tutaj to wiemy doskonale, że po prostu leży. 482 psychiatrów dziecięcych, 77% wzrost zamachów samobójczych wśród młodzieży. Myślę, że taka liczba, która mnie najbardziej przeraża, i one jest, bo te, które podałaś, są takie już, mam ciary, nawet jak teraz mm. rozmawiamy, ale przy tej liczbie psychiatrów, to, co chyba najmocniej obrazuje skala, to jest liczba sprzed pandemii, więc na pewno jest gorzej, nie mam co do tego wątpliwości. I to jest taka liczba, która kiedyś sprawiła, że się bardzo. Chciałam z czytelnikami jeszcze gazety wyborczej, gdzie wówczas pracowałam, bo szacuje się, szacowało się wtedy, to był 2018 albo 2019 rok, że w Polsce konsultacji psychiatrycznej, być może nie stałej pomocy, ale co najmniej spotkania z psychiatrą, potrzebuje 400 tysięcy dzieci. 400 tysięcy dzieci to jest bardzo duże wojewódzkie miasto, pełne dzieci. Na tych 400 psychiatrów to jest po prostu niemożliwym, żeby tę pomoc uzyskać. i i tak, i moglibyśmy bardzo dużo mówić o tym, że to po prostu się nie może udać w ten sposób. Tak jest. Nasze programy y, Umacnianie Rodziny to są takie miejsca bardzo ważne dla rodzin w kryzysie, bardzo ważne dla dzieci. Myślę, że ważne też, żeby tam pojawiła się twoja książka, więc mam nadzieję, że nam... Żadne... się z wydawnictwem. <laughs> bardzo bym y, chciała, dlatego że myślę, że to jest super przewodnik nie tylko dla dzieciaków. Na przykład tam jest rozdział o nastolatków w roli pomagacza, który jest super. Y, no zresztą wszystkie są super, Dziękuję. Ale, ale myślę, że dla rodziców to jest też bardzo... Y, Cenna wiedza. Może możemy teraz się nią też trochę podzielić. Jak się zorientować, że to już, że mamy w domu dziecko w kryzysie? Te sygnały pewnie będą bardzo różne, tak jak różne są dzieci, ale jest jakiś taki zbiór rzeczy, które powinny budzić niepokój i tak samo one występują u dorosłych, więc one się jakoś tak bardzo, bardzo nie różnią. To są problemy ze snem, problemy z jedzeniem w dwie strony, albo niejedzenie, albo zajadanie. To jest wycofywanie się z kontaktów społecznych, wrzucanie pasji, którymi się zajmowaliśmy, nawracające takie poczucie bezsensu, o którym chodzi, ludzie często mówią, tylko jakby nam się wydaje, że po prostu też tak mówiliśmy, kiedy mieliśmy kilkanaście Słomiany lat. Słomiany zapał to się Słomiany zapał to się nazywało, tak, albo lenistwo to się nazywało. Myślę, że wszystkie radykalne zmiany to jest oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś nagle zaczyna się ubierać na czarno, to należy panikować, że wstąpił do sekty satanistycznej albo właśnie, że na pewno ma depresję, to po prostu jest też poszukiwanie siebie, więc to rzeczywiście jest takie trudne znalezienie tych konkretnych e, sygnałów, ale myślę e, też słuchając e, tych młodych ludzi, z którymi rozmawiałam, że to jest zwykle bardzo długi proces. To jest też y, trudne y, powiedzieć, dobra, ja nie potrafię ci pomóc. Może potrafi to zrobić coś inne, żeby też zaproponować na przykład rozmowę z kimś innym. Niekoniecznie ze specjalistą, bo wiemy, że, ten, mhm. y, że, że, że czasem ten dostęp jest utrudniony, ale może to może być jakaś kuzynka, brat, cioteczny, no nie wiem, sąsiadka czy przyjaciółka, dorosła osoba, a nie ja, matka. Wiesz co, to jest właśnie ciekawe, bo ja jako znana teoretyczka wychowywania cudzych dzieci... <laughs> Mi się wydaje. Tak, tak, mam to pytanie o matkę mam to za Mi się wydaje, że z boku i z daleka, że to jest w ogóle najłatwiejsze, co można powiedzieć. Dobra, ja ci nie umiem pomóc, to jest taka osoba, albo właśnie w ogóle specjalista. Wydaje mi się, że to jest w kategorii odesłania i łatwości super łatwe, dlatego że mierzę to tym, jak traktuję swoich przyjaciół czy znajomych. To znaczy przyjaciółce która, czy koleżance, która będzie miała długotrwałe problemy, ja po prostu powiem, dobra, stara, jakby zaprowadzić się do psychiatry i wiem, że to zrobię. Bo to już jest łatwe, bo jesteśmy na tym samym poziomie i jej kryzys nie będzie dla mnie porażką. Nie będzie moją uh -huh. porażką wychowawczą, bo uh -huh. jej nie wychowuję. Uh -huh. A wyobrażam sobie, że właśnie dla rodziców to jest bardzo trudne. To raz odpuszczenie kontroli i powiedzenie: Dobra, jakby moje metody się już wyczerpały i ja nie wiem, co z tym zrobić. I pewnie gdybym tak musiała z przyjaciółmi rozmawiać, to to byłby problem, ale ustawienie tego w głowie jako po prostu są takie rzeczy, w których ludzie są lepsi. Ja jestem y, najlepsza na świecie, nie wiem, w... Opiekowaniu, w jedzeniu wspólnych kolacji, wspólnym jeżdżeniu na rolkach, ale nie będę najlepsza na świecie w walce z zaburzeniami odżywiania, bo nikt mnie tego nie nauczył. To to, to jest super. No, ale to jest historia o tym, że my dorośli bez względu na to, czy jesteśmy rodzicami, czy nie. Po prostu nie musimy być specjalistami we wszystkim. Wielu rodziców udaje, że tego nie ma, że to nie jest choroba. Że tak. to nie jest jak złamana noga czy cukrzyca, tylko to jest jakieś, Widzimy jak to mi jedna się. mama powiedziała, kwestia wyboru i przekonań. Oh, yes. Przepraszam, to nie jest śmieszne, ale to jest taki śmiech z bezsilności. Mm, tak, są tacy rodzice, i to często są rodzice, którzy sami są świetnie wykształceni, niekiedy sterapeutyzowani. To też jest w ogóle niesamowite, że naprawdę znam, znam. Tak, tu też, no, nie. No, znam dzieciak, dzieciaki, których rodzice mają stwierdzone różnego rodzaju zaburzenia, biorą leki, chodzą na terapię, która im bardzo pomaga, ale w zakresie swoich dzieci mówią: Nie, nie, to jest nastoletnie, to minie. Czy mm -hmm. Ja tak, ja mam problem, ale on mm -hmm. to mm -hmm. wydziwia, wziąłby się do roboty i to jest bardzo trudne, no bo właśnie, bo wtedy naprawdę trzeba kogoś innego poprosić o pomoc. Ale myślę, że też część rodziców. Y Rzeczywiście tych problemów nie widzi, że jest też taka duża grupa, która jakoś mocno czuje, że to minie, że po prostu mhm. te objawy może nie są przyjemne, ale właśnie nie wiem, oni też w tym wieku tak mieli, ale nigdy się nie zastanawiają albo prawie nigdy się nie zastanawiają, czy to nie jest przypadkiem tak, że oni może w tym wieku nastoletnim też mieli epizod depresyjny, mhm, w którym nikt im nie pomógł. Dużo rzeczy można odkryć po lekturze tej twojej książki. Ja na przykład odkryłam neuroróżnorodność. Bardzo trudne, bardzo ładne słowo. I panów i panie y, y, młodych ludzi z klubów świadomej młodzieży, opowiedz o nich. To jest jedna z moich ulubionych historii, nie tylko w książce, ale w ogóle historii zawodowych. Klub świadomej młodzieży, który opisałam, to jest inicjatywa młodzieżowa, rówieśnicza, która działa w Łodzi. I kiedy pisałam książkę, to był pierwszy, jedyny taki klub. Teraz już działają też w Kowalu pod Włocławkiem i w Kutnie. Mam nadzieję, że za chwilę będzie ich mnóstwo w całej Polsce. Klub powstał z inicjatywy wówczas czternastoletniego, może piętnastu, bo Janek strasznie szybko dorasta, mhm. Janka Gawrońskiego, którego poznałam przy okazji pisania Jank Power. Janek jest osobą w spektrum autyzmu i samorzecznikiem osób z niepełnosprawnościami. Janek w pandemii albo tuż przed pandemią wymyślił, i on tak działa, że on wymyśla i mówi swojej mamie, że to zrobimy. On nie mówi, mamo pomóż mi, tylko mówi, Sylwia, jest taka mm. sprawa, wymyślił, że chciałbym mieć takie miejsce, w którym będzie się spotykał ze swoimi rówieśnikami i które nie będzie ani szkołą, ani terapią. I tak skrzyknął inne osoby w spektrum, właśnie osoby, które mówią o sobie jako osoby nieneurotypowe, neuroróżnorodne, Mówię, że to jest straszne słowo dla radiowców. I stworzyli taki klub, w którym zaczęli się regularnie spotykać i zaprosili mnie na spotkanie o tym, Janek mnie zaprosił, żebym przyjechała do jego przyjaciół, żebyśmy pogadali o tym, jak wzmacniać pasję. Coś niesamowitego i mieliśmy właśnie cztery godziny takiej rozmowy, która się zaczęła od tego, że ja coś tam poopowiadałam, potem oni opowiadali mi o swoich pasjach. Bardzo różnorodnych od właśnie kolekcjonowania dinozaurów, ale takiego kolekcjonowania cyklu, że wiesz, kiedy chodziły po ziemi, jakie mają metry, jak się nazywają po polsku, angielsku i I Jaki mają kolor tutaj rączek, Aha, to też zapamiętam. Tak, Szymon, uh -huh. Szymon popiel y, od dinozaurów wie o nich naprawdę wszystko. No jak wyjecham z tej łodzi, to po prostu o niczym innym nie rozmawiałam przez jakieś parę tygodni i przyszłam do Maćka, do redaktora i powiedziałam, że co prawda wiem, że już mamy za dużo rozdziałów i że ta książka już jest strasznie gruba i że on już nic ode mnie nie chce, ale bym chciała zrobić taki rozdział o czymś, co nie jest chorobą psychiczną, bo bycie w spektrum autyzmu nie jest chorobą, jest zaburzeniem, ale że mam poczucie, że to jest jedna z tych rzeczy, o których mamy mega niewielkie pojęcie. i właśnie dlatego mam poczucie, że takie kluby są potrzebne. One nie są potrzebne im, Chociaż im też, tylko nam. Żebyśmy mogli wejść, posłuchać, raz stanąć z boku, zastanowić się, dlaczego my tego nie słyszymy, dowiedzieć się o tych dinozaurach, wszystkich tych rzeczy, co do których nie miałam pojęcia, że są ważne, ale one nas ubogacają i sprawiają, że nasza komunikacja staje się lepsza i że trochę czasu już poświęcamy na to, żeby mówić o tym, jak osoby nie neurotypowe, czy osoby w spektrum włączyć do społeczeństwa, ale bardzo mało nadal Poza środowiskiem, poza tą bańką, która się tam Tak, Chcemy je poznać jako ludzi. Nie? Tak, bo my też mamy takie doświadczenie z naszego projektu. Jestem zaskoczona, że no w ogóle centrości mają taką tendencję, że nie słuchają młodych ludzi. Że to, co się dzieje w czasie naszych zajęć, to pewnie Kasia by więcej o tym mhm. opowiedziała, ale czy dziewczyny, nasze edukatorki, które to prowadzą, z y, samoakceptacji, przeciwdziałania cyberprzemocy, czy innych tych, które mamy w tej chwili w, w naszym katalogu, czy komunikacji w różnorodności, no to jest taka informacja zwrotna od młodych ludzi, że nikt z nimi o tym, co dla nich ważne, nie rozmawia. Mhm. Nikt, znaczy może są jakieś lekcje wychowawcze, ale nikt tak naprawdę nie słucha tego, co oni mają do powiedzenia. Bo widziałam, że Cię to poruszyło, jak ktoś napisał, że Ty nie powinnaś się wypowiadać na temat dzieci, bo ich nie masz. Tak, oczywiście odpowiedziałam jakoś złośliwo, żartobliwie, że czy zna Janusza Korczaka, bo też nie miał dzieci i dużo o nich książek napisał. Ale no ]ż... i zaraz się napisali, że się z nim porównuje, że jak Ty możesz. A tak, tak, je. ale to już, mhm. to już było dawno poza mną, bo ja w ogóle nie powinnam mhm. by odpowiadać na ten komentarz. I, mhm. i tak naprawdę um, trochę tego żałuję, a trochę mam takie poczucie, że. Że to są komentarze, na które bardzo długo pozwalaliśmy, pozwalałyśmy, bo to one zwykle dotyczą kobiet. Jakoś kurczę, bardzo dużo jest mm -hmm. specjalistów od edukacji mężczyzn, którym nikt nie powiedział, że nie mają dzieci. I mogłabym o nich trochę pogadać, ale właśnie nie gram w tę, grę. Mm -hmm. że nikt nie wie, dlaczego ja nie mam dzieci. I że nikomu nic do tego. I jakoś mnie to uderzyło, że w ogóle ktoś to wyciąga, bo pisze o edukacji 14 w ogóle pisze 14 lat o edukacji 12. Poznałam mhm. bardzo dużo dzieci, bardzo dużo dzieci to mi, a nie swoim rodzicom opowiadało o swoich problemach i miałam takie, naprawdę na co my się tu licytujemy, na liczby, czy nie wiem, czy to, że właśnie ktoś, tak mu się złożyło, że, że jest rodzicem trójki dzieci, i co z tego wynika? Jakby, jaka jest między nami różnica? Chciałabym e, trochę tak e, lżej, jeżeli mogę, spróbujmy. <grystanie> <grystanie> Na koniec. Słuchaj, e, jak mówimy różnorodności, to ja chyba nie znam dwóch e, tak różnych od siebie osób, jak ty i twój mąż. <grystanie> A trochę A. Szymona znam, bo pracowaliśmy tak, swego czasu w jednej redakcji. To pomaga, czy przeszkadza, moja droga? Powiedz? Bo Jesteś już rok po ślubie, więc tak szczerze, doświadczenie. Szczerze, to my jesteśmy strasznie podobni. Naprawdę? Tak, tylko my zupełnie inne cechy swoich e, charakterów ujawniamy światu. Mm -hmm. Myślę, że właśnie Szymon, Szymon mierzy się z wizerunkiem, znaczy on się nie mierzy, on po prostu z niego korzysta, wizerunkiem osoby, której się wszyscy boją, a ja mam wizerunek osoby, z którą każdy mógłby się zakumplować mm -hmm. w pięć minut. Ale czy to są Nie, inne? z nim też się można zakumplować. Oczywiście, że no. można, ale właśnie o to chodzi. Co pokazujesz światu? A on pokazuje światu, że walczy z politykami, chup, z kibolami, niesprawiedliwością, że jest taki po prostu twardy i silny, ale w takim codziennym życiu, no to my czytamy te same książki, gadamy z psem. Nie lubimy poświęcać czasu na domowe porządki, godziny gotowania, więc w takim domowym, pandemicznym życiu to po prostu jesteśmy bardzo podobni. Twój mąż nastąpił na odcisk kilku wpływowym osobom w tym kraju, także kilku przestępcom, nie boisz się o niego? On ma taką teorię na to, która mnie uspokoiła. Wygłaszał słucham, ją, też, słucham, może ja też skorzystam. Wygłaszał to też przy moich rodzicach, którzy wprost go zapytali, czy się nie boi, szczególnie po opisaniu jednak no, bandytów, którzy ukradli Wisłę Kraków. On ma taką teorię, że kiedy zajmujesz się takimi rzeczami bardzo publicznie, a on się zajmuje nimi bardzo publicznie, to znaczy bardzo dużo mówi o tym, co robi, gdzie był, czego szuka, jakie akta czytał, kto jest czarnym charakterem w tej historii, nazywa rzeczy po imieniu, no to pracujesz w takim dużym oświetleniu. Niebezpiecznie się robi wtedy, kiedy musisz te, te najtrudniejsze momenty, i kiedy ja się rzeczywiście o niego martwię, to są takie, których nie widać. Mhm. Znaczy, te, kiedy, nie wiem, tygodniami zbiera do czegoś materiał, albo właśnie rozmawia z ludźmi, z którym, którym ja bym nie miała ochoty podać ręki, on musi, bo to jest jego praca. Obie uczymy się od y, młodych ludzi, ja czego i wszystko. Wszystkim, którzy nas e, słuchają e, życzymy e, bardzo ci dziękuję za to spotkanie bardzo przyjemność, była przyjemność. Mojej stronie, naprawdę <grym> takich pytań nie miałam jeszcze nigdzie a trochę gadamy. Naprawdę? Tak. No, to jestem zadowolona bardzo, że ci, ja ci je bardziej. zadałam. Ja bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim osobom, które nam pomagają i dziękuję i tobie i jemu. Przekaż bardzo proszę, bo tak w zarówno. tym najtrudniejszym czasie, w wojennym czasie też oboje bardzo nam pomogliście. Dziękuję Justyna. To był podcast SOS dla Ciebie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.